Jeżeli już zasubskrybujesz mój kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek. Wtedy będziesz mógł otrzymywać powiadomienia. Cześć, z tej strony Radek z kanału GSME, a to już ostatni odcinek z maratonu na Halloween o duchach Hogwartu. Tym razem padło na krwawego barona. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw mi łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zaczynamy! Biografia. Krwawy baron urodził się w szlachetnej rodzinie przed rokiem 982. W wieku 11 lat stał się częścią pokoleń uczniów w Szkole Magii i Czarodziejstw w Hogwarcie w Szkocji. Został przydzielony do domu Salazara Slytherina. W tym czasie poznał Helenę Ravenclaw, córkę Roweny, w której się zakochał. Kiedy Helena ukradła diadem, który należał do jej matki, uciekła do Albanii. W tym samym czasie Rowena zapadła na śmiertelną chorobę, chociaż legendy mówią, że umarła z powodu złamanego serca po tym, jak jej córka ją porzuciła. Rowena dała rozkaz baronowi, aby podążył za Heleną i odnalazł ją. Udało mu się ją wytropić w puszczy, w której się ukrywała, a kiedy nie był w stanie nakłonić jej do powrotu, z wściekłości zabił ją sztyletem. Kiedy tylko zorientował się, co zrobił, z żalu popełnił samobójstwo, używając do tego tej samej broni, którą wcześniej przebił Helenę. Pierwszego września 1991 roku krwawy baron jak zawsze uczestniczył w uczcie powitalnej. Zajął miejsce obok pierwszorocznego drakona Malfoya, który nie był specjalnie zadowolony z obecności ducha. Gdy Harry Potter, Hermiona Granger i Ron Weasley wyruszyli, by przeszkodzić Lordowi Voldemortowi w porwaniu kamienia filozoficznego, natknęli się na Irytka, który zagroził im wezwaniem woźnego. Wtedy Potter zaczął udawać głos barona, aby odpędzić ducha. W drugim tomie baron pojawił się na przyjęciu z okazji śmierci prawie bezgłowego Nika. Jak można się domyślić, inne duchy omijały go szerokim łukiem. Podczas tego roku szkolnego duch pojawił się jeszcze raz, kiedy to w świąteczną noc przechadzał się samotnie po lochach Hogwartu. Pierwszego września wszystkie duchy Hogwartu zebrały się, aby przedyskutować sprawę dopuszczenia Irytka do uczestniczenia w uczcie powitalnej. Gruby mnich domagał się dopuszczenia, jednak Nik i baron przegłosowali go. W odwecie Irytek zaczął siać spustoszenie w hogwartzkiej kuchni. Do 1995 roku znajdował się jego portret powieszony w piwnicy Hogwartu. Często nawiedzał ten obszar lochów Hogwartu podczas tego roku szkolnego. Podczas uczty powitalnej 1 września 1995 roku Ronowi Weasleyowi udało się nieumyślnie obrazić Sir Nicholasa przez powiedzenie, że duch bał się krwawego barona. Tydzień później, 7 września, Sir Nicholas znalazł barona. We wczesnych godzinach 22 kwietnia 1997 roku krwawy baron widział Albusa Dumbledora, który wracał do zamku z jednej z jego misji, aby znaleźć horcruxy Lorda Voldemorta i poinformował o tym Sir Nicholasa. Później wycofał się do wieży astronomicznej. Wygląd. Krwawy baron został opisany jako wychudły, lekko przeźroczysty i perłowy biały duch z wielkimi czarnymi oczami. Ubrania, które nosił, były poplamione krwią Heleny Ravenclaw. Na głowie miał perukę, a przy boku swój miecz. Baron mówił ochrapłym szeptem. Charakter. Krwawy baron nie był lubiany wśród uczniów, a nawet wśród duchów. Wydaje się, że jego jedynym przyjacielem był Sir Nicholas. Baron, zaraz po Albusie Dumbledorze, był jedyną osobą, której bał się Irytek. To już koniec maratonu na Halloween. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeśli spodobał Ci się ten film, to zapraszam do obejrzenia innych odcinków. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.